Jak długo odpoczywać między seriami w treningu siłowym i czy naprawdę ma to jakiekolwiek znaczenie? Odpowiedź na te pytania poznasz właśnie w tym odcinku. Ja nazywam się Piotr Kopczyński, jestem trenerem personalnym. Zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Twoją uwagę na coś takiego. Pytania, które usłyszałeś we wstępie do tego filmu, są to bardzo często pojawiające się pytania. Podczas kiedy jest to kwestia drugo, albo nawet trzecio, lub wręcz czwartorzędna w treningu, bo możesz mieć idealnie dobrane przerwy między swoimi seriami i nie mieć żadnych efektów z treningu siłowego, dlatego że twój cały cykl treningowy jest źle zaprogramowany. Tak więc chcę, żeby to było jasne. Pytanie o długość przerw między seriami, mimo że częste, mimo że bardzo wartościowa jest na nie odpowiedź, jest skupianiem się na rzeczy drugorzędnej w treningu czy trzeciorzędnej w treningu siłowym. Niemniej, oto odpowiedź, jest ona prostsza niż myślisz. Przerwa powinna trwać tak długo, byś był w stanie wykonać całą następną serię. Co mam na myśli? Jeśli na przykład wyciskasz, dajmy na to 50 kg, tak? Zrobisz pierwszą serię 10 ruchów i odpoczniesz 30 sekund, niemal na pewno nie zrobisz drugiej serii 10 ruchów. Zrobisz ich mniej, na przykład 8, ale jeśli już odpoczniesz 1,5 minuty, to zrobisz kolejną pełną serię 10 ruchów. Trening siłowy polega na kumulowaniu objętości treningowej w jakimś tam przedziale czasu. Powiedzmy, że cykl treningowy trwa 6 tygodni. Jeśli ten cykl treningowy zakończyłeś 130 tonami przerzuconymi żelastwa, to w kolejnym cyklu wypadałoby zrobić na przykład 131 ton przerzuconego żelastwa, tak? Bo objętość treningowa to jest łączna kilogramów, jaką przerzuciłeś w trakcie cyklu treningowego. Czy w trakcie nawet jednego treningu, czy w trakcie jednej serii można to liczyć. I Bayer polega na tym, że bardzo trudno jest budować tą objętość, kiedy za krótko się odpoczywa. Twoim jedynym celem w treningu siłowym powinno być budowanie objętości treningowej. I żeby budować skutecznie tą objętość treningową, musisz adekwatną ilość czasu odpoczywać. Jeśli ja na przykład robię na początku cyklu treningowego 5 serii przysiadu, 6 ruchów, to ja odpoczywam między tymi seriami niespełna 2 minuty i mogę sobie jechać kolejne 6 ruchów bez problemu. Ale już na przykład wczoraj, kiedy robiłem nogi, robiłem 4 serie 3 powtórzeń z ciężarem na poziomie 87,5% mojego ciężaru maksymalnego, to przerwy między seriami wynosiły 4,5-5 minut, bo nie dałbym rady zrobić kolejnej pełnej serii 3 powtórzeń, gdybym odpoczął za krótko. Tak więc to by było tyle. Pamiętaj, że jest to rzecz drugorzędna w treningu, to jak ile właściwie trwa ta przerwa, bo może być tak, że po pierwszej serii zrobisz 30 sekund przerwy i dasz radę całą serię zrobić, po drugiej serii będziesz potrzebował powiedzmy 40 sekund, a po trzeciej na przykład 1,5 minuty, żeby w pełni wypocząć do kolejnej serii. Przerwa między serią ma być tak długa, byś był w stanie wykonać całą następną serię do ostatniego zaplanowanego powtórzenia. Pamiętaj, nie mówię do ostatniego powtórzenia, tylko do ostatniego zaplanowanego w treningu powtórzenia. To by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie była dla Ciebie pomocna i że rozwiała wątpliwości. Skup się na programowaniu swojego treningu na dużym obrazku, a nie na tym malutkim szczególe, czy dajemy wisienkę kandyzowaną czy świeżą na tort. Liczy się to, że tort ma być w środku niespleśniały i smaczny. Krótko mówiąc, program treningowy ma być dobry, a wisienka na torcie to jest szczegół. Jeśli Ci się to podobało i nie chcesz przegapić kolejnych nagrań, subskrybuj kanał wielkim guzikiem. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.